Dobry wieczór. Witamy serdecznie w ten środowy, piękny wieczór. Postanowiliśmy Was na samym starcie już zaskoczyć, a konkretnie Paweł, który dzisiaj stwierdził, że nie będzie odliczania dla stałych bywalców. To na pewno jakieś zaskoczenie. Dajcie znać, czy nic nam się po drodze nie wysypało i czy mnie dobrze słychać, a ja za chwilkę sprawdzę, czy słychać dobrze naszego gościa, Mateusza Sionkowskiego. Cześć, Mateusz. Cześć, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. No ja Ciebie dobrze słyszę, więc tylko potwierdźcie, że wszystko również u Was w porządku. Każdy z nas, każdy z trenerów układa jednostki treningowe, układa je regularnie i stara się pewnie, żeby zrobić to w prosty sposób. A jak podejść do treningu siłowego, by no właśnie było prosto, ale też skutecznie i efektywnie. O tym Mateusz dzisiaj opowie. Na pewno nie skupimy się na stricte treningu siłowym, bo przecież wiecie, że my tutaj rozprawiamy o szkoleniu piłkarskim i skupiamy się cały czas na treningach piłkarskich. Natomiast ten trening siłowy jest szalenie istotny właśnie również w przygotowaniu do treningów piłkarskich. Jak to zrobić, jak przygotować takie zajęcia i czy można to zrobić przed wejściem jeszcze na murawę? Trener Miedzi Legnica za chwilę przedstawi swoją prezentację. Damian Szmyt pisze, że słychać i widać doskonale. No to jak doskonale słychać i widać, to ja, Mateusz, oddaję Tobie głos. Przejdź do prezentacji, no i co? No i ruszamy. Aha, no i oczywiście jeszcze dam Wam tutaj taką krótką informację, że jeżeli macie jakieś pytania, coś się w trakcie będzie działo, to ja nie będę wchodził tutaj na bezczela i Mateuszowi przerywał, tylko zostawię to na koniec. Ja tutaj sobie będę te komentarze zbierał do kupy po to, żebyście uzyskali odpowiedź już na sam koniec tego bloku. Będzie trochę czasu, żeby właśnie sobie podyskutować. Super, czyli to można rozpocząć prezentację. Tak jest. Okej. Mam nadzieję, że mnie dobrze widać i słychać, także ja jeszcze raz bardzo serdecznie się z wszystkimi chciałbym przywitać. Nazywam się Mateusz Sionkowski i mam zaszczyt dla Was poprowadzić live, który będzie niejako wycinkiem tego, co zobaczycie już w poniedziałek na szkoleniu, które w ramach Szkoły Trenerów Online będę dla Was prowadził. Szkolenie pod tytułem Trening motoryczny w ujęciu praktycznym i zindywidualizowany. Dzisiaj zajmujemy się programowaniem treningu siłowego i mimo to, że nie mamy jakoś bardzo dużo czasu, to tych informacji, które chciałbym Wam przekazać, jest dosyć sporo, dlatego od razu przejdę do tego, czego dzisiaj się dowiecie, słuchając właśnie tego live'a. Przede wszystkim porozmawiamy o tym, dlaczego trening siłowy jest ważny, dlaczego trening siłowy my jako trenerzy, czy trenerzy piłki nożnej, czy trenerzy przygotowania motorycznego, powinniśmy traktować jako trening fundamentalny, jako siła, jako zdolność fundamentalna. I o tym za chwilę się dowiemy, żebyśmy jeszcze bardziej intensywnie mogli temu tematowi się przyjrzeć. Po drugie, zastanowimy się nad tym, co to jest wydajność w sporcie i jak ta wydajność będzie się przekładała właśnie na ten trening siłowy i czy tym treningiem siłowym jesteśmy w stanie w jakiś sposób tą wydajność poprawić. Zastanowimy się, w jaki sposób kategoryzować środki treningowe, jak klasyfikować środki treningowe, jak kategoryzować ćwiczenia siłowe, po to właśnie, żeby móc je optymalnie wpleść w jednostkę treningową. Zastanowimy się, jak ułożyć jednostkę treningową i to, co jest najważniejsze, już po dzisiaj, po tym krótkim live'ie, dowiecie się, w jaki sposób ćwiczenie po ćwiczeniu, układać taką jednostkę treningową i też pokrótce opowiem o tym, jak taki trening, oczywiście w cudzysłowie trening siłowy, wrzucić w mikrocykl. Ok. Na początek chciałbym Wam powiedzieć, że w treningu, czy to w treningu siłowym, czy to w treningu motorycznym, czy to w ogólnie rzecz biorąc, w treningu jest bardzo podobnie jak w kuchni. I żeby to moje daleko idące porównanie Wam wyjaśnić, to będę musiał się posłużyć trochę takimi moimi koneksjami osobistymi i na samym wstępie chciałbym zaznaczyć, że bardzo lubię moją teściową, mamy bardzo dobre stosunki.
Oczywiście mówię to szczerze. I moja teściowa to jest kobieta, która piecze fantastyczne ciasta. Fantastyczne ciasta na każdą okazję. Ona uwielbia po prostu to robić. Zastanawiam się nad tym, czy ona uwielbia piec ciasta, czy uwielbia, jak ludzie ją chwalą za to, że robi piękne ciasta, piękne i dobre przede wszystkim ciasta. Ciasta z galaretką, bez galaretki, z biszkoptem, bez biszkoptu i tak dalej, i tak dalej. No i przechodząc do meritum. Każde ciasto ma bardzo podobną podstawę, czyli mamy jajka, mamy cukier, mamy mąkę, ale każde ciasto jest inne. I teraz tak, jak będziemy próbować zrobić takie ciasto bez odpowiedniej receptury, mając najlepsze składniki na świecie, te same, które ma oczywiście moja teściowa, to gwarantuję, że takiego samego ciasta jak ona nie upieczecie. Nawet jak będziemy mieli jej czarodziejski zeszyt z przepisami, to najprawdopodobniej takiego ciasta też nie upieczecie. Bo co, jeżeli w trakcie tego pieczenia ciasta przypalicie mleko, nie wiem, wbijecie zepsute jajka i nie będziecie wiedzieli, co wtedy zrobić, bo w recepturze to nie będzie opisane. I podobnie jest właśnie w treningu. Możemy mieć środki treningowe, bo środki treningowe to teraz dostęp mamy wszędzie do środków treningowych. Odpalamy internet i jak umiemy filtrować odpowiednio treści, to będziecie mieli ćwiczenia na dosłownie wszystko. Czy to są ćwiczenia piłkarskie, czy to są ćwiczenia właśnie związane z treningiem siłowym. Tych środków treningowych znajdziecie mnóstwo. Problem w tym, że my musimy odpowiednio je ze sobą łączyć. Musimy je odpowiednio układać. Czy to w jednostkę treningową, czy to w cały mikrocykl, potem w mezocykl, w makrocykl. To jest właśnie to, co jest tutaj najważniejsze, czyli to, żeby to wszystko odpowiednio połączyć, żeby to ze sobą grało. No i dwa, musimy umieć interweniować, jeżeli idzie coś nie tak, bo czasami jest tak, że zawodnik X ma problem z jakimś ćwiczeniem, ma problem z techniką w trakcie wykonywania tego ćwiczenia i my musimy umieć interweniować. Dlatego wszyscy trenują to samo, ale nie tak samo i właśnie to nie tak samo jest ważne. Same środki treningowe nic nam nie dadzą i właśnie na szkoleniu w poniedziałek będę pokazywał Wam, jak te środki treningowe po odpowiedniej klasyfikacji ze sobą połączyć. To jest najważniejsze. W treningu motorycznym bardzo często jest tak, że trenerzy poprawiają jakieś zdolności czy cechy motoryczne. Czyli na przykład dajmy na to przyspieszenie, zmianę kierunku, szybkość maksymalną. Patrzę, jak zawodnik przyspiesza i próbuję jego błędy techniczne wyłapywać i te błędy poprawiać, poszczególne małe błędy. I czasami jest tak, że jak poprawię, nie wiem, ustawienie stopy, ustawienie kolana, ustawienie biodra, to okaże się, że rozsypałem całość. Jest jeszcze gorzej niż było wcześniej. Dlaczego? Bo system nigdy nie jest sumą poszczególnych części, lecz produktem interakcji między innymi. I tak samo jest w procesie treningowym i to jest taka złota zasada moja, którą zawsze w treningu wykorzystuję. Czasami jeden środek treningowy może nie zadziałać. Podobnie jest w zespole zresztą. Mamy zespół, który jest zespołem indywidualności, którzy tak naprawdę nie do końca funkcjonują razem dobrze ze sobą. Czasami tak po prostu jest, że nie ma synergii między nimi. I podobnie jest właśnie w treningu i zaraz postaram się to Wam wytłumaczyć. Dlaczego w ogóle rozmawiamy o treningu siły? Dlaczego ta siła jest zdolnością fundamentalną? Ano dlatego, że siła stanowi pewnego rodzaju podstawę, pewnego rodzaju właśnie fundament. Możemy sobie ją porównać do pewnego naczynia, czy do szklanki. Do szklanki załóżmy. Porównując siłę do szklanki, im większa ta nasza szklanka, tym więcej do niej możemy nalać w postaci płynu innych zdolności motorycznych, czyli wytrzymałości, czyli mocy i mocy, która jest podstawą do budowania szybkości. Oczywiście ta w pewnym momencie, i o tym będę mówił więcej w poniedziałek, w pewnym momencie, jak już mamy zawodnika, który ma bogatą przeszłość, jeśli chodzi o trening siłowy, no to już dalej go nie popchnę i mimo, że będzie silniejszy, to nie będzie bezpośrednio przekładało się na jego performance na boisku. Ale co do zasady, w dużym uproszczeniu, im więcej tej siły mam, czyli większa ta moja szklanka z siłą, tym więcej mogę do niej dalać innych zdolności motorycznych. Czyli jeżeli miałbym odpowiedzieć na pytanie, dlaczego siła, to pierwszy punkt, ponieważ poprawia mi zdolności
wytrzymałościowe, ponieważ poprawia mi zdolności, jeśli chodzi o generowaną moc i ponieważ poprawia mi zdolności szybkościowe. Oczywiście w dużym uproszczeniu i to postaramy się wyjaśnić później. Jak sobie zerkniemy teraz na naszą piramidę wydajności sportowca, można tak powiedzieć, to na samym dole mamy ruch, czyli to, w jaki sposób się nasz sportowiec porusza ogólnie, jaka jest jego stabilność, jaka jest jego mobilność, jakie ma zakresy ruchu i tak dalej, i tak dalej. Później mamy wytrzymałość, siłę i siła będąca podstawą do mocy i do szybkości. Jednakże ta siła może być też podstawą do wytrzymałości, oczywiście optymalnie zaplanowana, bo inaczej będzie wyglądała ta siła taka klasyczna w takim rozumieniu człowieka, który trenuje kulturystykę czy olimpijskie podnoszenie ciężarów i tak dalej, a inaczej będzie ona się miała w przypadku piłkarza, bez względu na poziom zaawansowania, bez względu na wiek. To ta siła będzie stanowiła podstawę wytrzymałości, podstawę mocy, podstawę szybkości i będzie też wpływała na jakość ruchu naszego zawodnika, oczywiście odpowiednio zaplanowana. I teraz kolejna rzecz, jedna z najważniejszych, jeżeli chodzi o trening motoryczny i jego cel, to jest ochrona przed kontuzjami. Jakbym miał wymienić to, czy chcę, żeby trening motoryczny poprawiał wydajność moich sportowców, czy chronić ich przed kontuzjami, to najprawdopodobniej wybrałbym to. I będę wam to pokazywał w poniedziałek, jaki jest odsetek kontuzji w ogóle w profesjonalnym sporcie i nie tylko w profesjonalnym sporcie. A jak przychodzi do mnie, bo prowadziłem też indywidualnie zawodników przed tym, jak pracowałem w klubie, przychodzi do mnie 11-latek, który ma książkę taką kontuzji, no to mnie się nóż w kieszeni otwiera. Bo to też jest pewien rodzaj zaniedbań, przeciążeń i tak dalej, i tak dalej. Ale jakbyśmy sobie mieli wyróżnić, jakie interwencje treningowe wpływają bezpośrednio na ochronę przed kontuzjami, to mamy takie cztery podstawowe, które zostały przebadane. 4% to rozciąganie, czyli rozciąganie zabezpiecza nas w 4% pozwala nam uniknąć kontuzji. Taki na podstawie badań odsetek nam wychodzi. 38% to jest zróżnicowany program ćwiczeń. Jeśli odpowiednio mamy zbalansowany program ćwiczeń, czy to jeżeli chodzi o boisko, jeżeli chodzi o bieganie i tak dalej, i tak dalej. 45% to jest trening propriocepcji, czyli to niestabilne podłoże, berety i tak dalej, i tak dalej. Z tym, że tutaj zaznaczam, że ten trening jest ok, ale zazwyczaj w takich podstawowym czasie przy powrocie zawodnika po kontuzji, ale on też będzie nam w pewien sposób zmniejszał performance, więc ja tak naprawdę jestem zwolennikiem tego, co nam daje 69% ochrony przed kontuzją, czyli treningu siłowego. Odpowiedni trening siłowy zabezpiecza nam przed kontuzjami i nikt jeszcze nie wymyślił lepszej metody. Rozciąganie 4%. Zróżnicowany program ćwiczeń 38%, trening propriocepcji 45%. Myślę, że nikogo nie trzeba przekonywać do tego, że trening siłowy jest najlepszym wyjściem dla tych, którzy chcą kontuzji uniknąć. I teraz porozmawiajmy troszkę o wydajności, która będzie miała bezpośredni związek właśnie z treningiem siłowym i z siłą naszego zawodnika. Zawodnik, który porusza się po boisku, w moim odczuciu chciałbym, żeby z każdego kroku miał jak najwięcej, czyli tracił jak najmniej energii w każdym kroku. I żeby mój zawodnik był wydajny, musi też mieć odpowiedni poziom siły, oczywiście w dużym uproszczeniu. Jakbyśmy mieli dwóch zawodników, zawodnika A i zawodnika B i ich poziom siły maksymalnej, i zadałbym wam pytanie, który zawodnik będzie bardziej wydajny? Czy zawodnik A, czy zawodnik B? Najprawdopodobniej wszyscy odpowiecie, że zawodnik B. Jeżeli mam dostęp tylko i wyłącznie do tych danych, no to najprawdopodobniej tak, ze względu na to, że zawodnik A ma mniejszy poziom siły maksymalnej. Ale co, jeżeli miałbym dwóch zawodników, którzy mają bardzo podobny poziom siły maksymalnej, na przykład w przysiadzie, czyli załóżmy, że to jest przysiad ze sztangą na plecach i zawodnik A podnosi 100 kg i zawodnik B podnosi także 100 kg. No, przy tych danych powiedzielibyśmy, że najprawdopodobniej mają bardzo podobny poziom wydajności. Ale jakbym wam powiedział, że zawodnik A w krótkiej jednostce czasu jest w stanie wygenerować taką siłę, a zawodnik B w krótkiej jednostce czasu jest
w stanie wygenerować taką siłę, to najprawdopodobniej przyznacie mi rację, że zawodnik A jest zawodnikiem wydajniejszym. Na boisku jak zmieniam kierunek, jak wyskakuję do główki, jak mam się zatrzymać przed przeciwnikiem, czy obrócić się, bo dostałem piłkę za plecy i mam pobiec w drugą stronę, to czasami nie mam bardzo dużo czasu na to, żeby zmienić kierunek, czy żeby uderzyć stopą w podłoże, czy żeby wyskoczyć do góry. Muszę robić coś w krótkiej jednostce czasu, czyli muszę zaabsorbować energię, którą generuję, i muszę ją oddać w ruchu przeciwnym jak najszybciej, w bardzo krótkiej jednostce czasu. I tutaj nam się pojawia to stwierdzenie siły eksplozywnej, gdzie mówi ona nam o tym, jak dużo siły jestem w stanie wygenerować w tej jednostce czasu. Dlatego zawodnikiem wydajniejszym będzie ten, który generuje tą większą siłę w krótkiej jednostce czasu, i nasz trening siłowy, jeżeli chodzi o wydajność, będzie się opierał na tym, żeby głównie zwiększać ten wskaźnik siły eksplozywnej. Najważniejsze zasady. Od tego sobie zaczniemy układanie jednostki treningowej. Od najważniejszych zasad w treningu siłowym i wokół tych zasad będziemy się kręcić. Trenuj w 3D. Pierwsza zasada. I teraz wrócimy z tymi, którzy mieli kiedykolwiek anatomię na studiach czy gdziekolwiek indziej. Niektórzy studenci to już na pierwszych zajęciach mieli ból głowy, bo nie rozumieli, czym są płaszczyzny w anatomii. I teraz szybka lekcja anatomii. Płaszczyzna strzałkowa. Jakbym się umieścił w takim klaustrofobicznie małym pokoju, miałbym ścianę z jednej strony, ścianę z drugiej strony, długi korytarz i mógłbym się poruszać tylko do przodu, w tył, ewentualnie skoczyć do góry. To jest płaszczyzna strzałkowa. Czyli mogę tylko przód, tył, góra. To są ćwiczenia typu przysiad, to są wyskoki, to są wykroki i tak dalej, i tak dalej. Dwa, płaszczyzna czołowa, czyli obracam się jakimś cudem w tym pokoju, mam ścianę z przodu, mam ścianę z tyłu za sobą, mogę poruszać się tylko na boki. Ewentualnie mogę skakać z nogi na nogę i tak dalej, robić wykroki do boku. I płaszczyzna poprzeczna, czyli wszystkie rotacje w takim dużym telegraficznym skrócie. Zazwyczaj jak mówimy o treningu siłowym, czy to na boisku, jakieś tam dodatkowy dla dzieci i młodzieży, czy to na siłowni, to robimy przysiady, robimy martwe ciągi, robimy wyciskanie na klatę. Zazwyczaj tylko i wyłącznie opieramy się na tej płaszczyźnie strzałkowej. A żeby ten trening był kompleksowy, musimy trenować w trójwymiarze, bo sport jest w trójwymiarze. Zmiana kierunku, rotacje, wszystko to się dzieje na boisku i do tego chaosu sportowego naszych sportowców musimy przygotować. I teraz pokażę Wam taki krótki filmik na temat treningów 3D, tego czego brakuje, czyli mamy zejście z boksa i tutaj mamy płaszczyznę w płaszczyźnie czołowej, mamy także rotację i to jest takie podstawowe ćwiczenie, które pozwala nam wyjść z tej płaszczyzny strzałkowej. Wykrok do boku, czyli w płaszczyźnie czołowej też wychodzimy z tej płaszczyzny strzałkowej. Bardzo krótkie kilka przykładów po to tylko, żebyście zobaczyli, na czym polega to trenowanie w trójwymiarze. Mamy tutaj w izometrii przywodzenie kopenhaskie, mamy taką półsztangę, nazwijmy to, i to jest przysiad na półsztandze, bardzo podobnie do zmiany kierunku biegu. Mamy zwykłe wyskoki w płaszczyźnie czołowej. To też jest przygotowujące ćwiczenie do tego naszego chaosu sportowego. Zeskok w płaszczyźnie czołowej. Ćwiczenie z wykorzystaniem prowlera. To, co możemy zrobić na boisku, tak żeby ten trening siłowy był trochę bardziej urozmaicony. Z wykorzystaniem kroku crossover step, czyli kroku skrzyżnego. OK. Kolejna rzecz to ciało jest strukturą tensegracyjną. W naszym ciele nic nie występuje w odosobnieniu. To trenuj ruchy, a nie mięśnie. To jest dość
częste stwierdzenie, które słyszymy w odniesieniu do treningu funkcjonalnego i ja się jak najbardziej z tym zgadzam. W naszym ciele punkt z punktem jest w pewien sposób połączony i punkt poszczególne punkty przenoszą między sobą napięcia poprzez meridiany mięśniowo-powięziowe. Dlatego też powinniśmy podchodzić do treningu w sposób holistyczny. Bardzo często w fizjoterapii słyszy się takie stwierdzenie, że zawsze krzyczy ofiara, a nie krzyczy złodziej. To znaczy, jeżeli boli nas na przykład szyja, to najprawdopodobniej problem nie jest w samej szyi, tylko musimy szukać gdzieś poniżej, ze względu na to, że ciało, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, jest strukturą tensegracyjną i przenosi między sobą napięcia, więc musimy to brać pod uwagę w treningu, ponieważ powinniśmy podchodzić do naszego ciała w sposób holistyczny, więcej o tym w poniedziałek. Korzystaj z treningu unilateralnego. Trening unilateralny, czyli na wykroki, wszystko, co się dzieje na jedną stronę, czy to jest dla góry ciała, czy dla dołu ciała, to jest ten trening unilateralny, czyli zamiast przysiadu wykroki, zamiast martwego ciągu na dwóch nogach, martwy ciąg na jednej nodze. Kiedyś w treningu trenowało się tylko przysiady, martwe ciągi, czyli wszystko, co się dzieje bilateralnie na dwóch nogach, potem trening unilateralny zyskał wielki hype, bo przecież w sporcie dzieje się wszystko na jedną stronę i powinniśmy tylko korzystać z treningu unilateralnego. Ja uważam, że wszystkie ekstrema są do wyrzucenia i powinniśmy to wszystko wypośrodkować, czyli zarówno używać trening bilateralny, jak i unilateralny, ale nie zapominać o tym treningu unilateralnym. Zachowaj ekonomię treningu. Tutaj mówimy o tym, żeby w 45 maksymalnie w godzinie, jeżeli mamy ten czas na jednostkę treningową osobną, siłową, powinniśmy się zamykać. Musimy pamiętać o tym, że sportowcy zazwyczaj są przetrenowani, a nie niedotrenowani i powinni, jeżeli chodzi o trening siłowy, dostawać tylko jak najmniejszą dawkę. Ja też jestem zwolennikiem takiego microdosingu, czyli takiej mikrodozy treningu częściej, na przykład nawet 3 razy w tygodniu, ale tylko w części wstępnej treningu, po to właśnie, żeby tą ekonomię i gęstość treningu zachować. I trenujemy każdy rodzaj skurczu, bo zazwyczaj w treningu skupiamy się tylko na treningu na skurczu koncentrycznym, a powinniśmy także skupić się na treningu izometrycznym i treningu ekscentrycznym. Metody, które pozwolą nam budować siłę ekscentryczną, izometryczną i koncentryczną, będę Wam przedstawiał już na szkoleniu poniedziałkowym, bo tam troszeczkę więcej muszę o tym porozmawiać. Dlaczego powinniśmy trenować wszystkie rodzaje skurcza? Ano dlatego, zobaczcie sobie na ten obraz. Jeżeli będę zmieniał kierunek biegu, najpierw muszę wyhamować ruch, czyli zaabsorbować swoją energię, generowaną właśnie, zaabsorbować energię za pomocą skurczu ekscentrycznego. Później muszę przygotować tkanki do oddania energii w skurczu izometrycznym. Następnie mamy odruch na rozciągnięcie, rozpoczynający fazę oddania energii i wreszcie to ostatnie, co zazwyczaj jest tylko i wyłącznie trenowane w treningu siłowym, czyli maksymalne przyspieszenie w skurczu koncentrycznym. Czasami mówi się nawet o tym, że ta absorpcja jest ważniejsza od tej, od maksymalnego przyspieszenia w skurczu koncentrycznym, ale niestety koncentrujemy się tylko na tym jednym rodzaju skurczu. Pokażę Wam, jak w prosty sposób jesteśmy w stanie pracować każdy rodzaj skurczu. Na początek musimy sobie sklasyfikować wzorce ruchowe, bo to wraz ze znajomością zasad, o których mówiliśmy przed chwilą, pozwoli nam ułożyć jednostkę treningową. Tak, żeby ona była optymalna, żeby w mikrocyklu wszystko, żebym mógł wszystko przerobić, bez względu na to, na jakim poziomie pracuję, bez względu na to, z kim pracuję, będę mógł na tej podstawie robić regresję, progresję ćwiczeń i jak tylko i wyłącznie to zrozumiecie, będziemy mogli układać jednostkę treningową bez najmniejszego problemu. I jeżeli klasyfikujemy sobie wzorce ruchowe, to przede wszystkim możemy podzielić oczywiście na górną część ciała i na dolną część ciała, bo nie mówimy tutaj o mięśniach, trenuj ruchy, nie mięśnie. I teraz, jeżeli chodzi o górną część ciała, mogę coś od siebie odpychać i mogę coś do siebie przyciągać. Podstawowy podział, pchnięcie, ciągnięcie. Jeżeli chodzi o pchnięcie, mogę wypychać w poziomie
i mogę wypychać pionowo. Jeżeli chodzi o ciągnięcie, może być dokładnie tak samo, czyli poziome ciągnięcie i pionowe ciągnięcie. Jeżeli chodzi o pchnięcie poziome, mogę to robić na dwa ramiona, mogę to robić na jedno ramię i na zmianę. Jeżeli chodzi o pchnięcie pionowe, mogę to robić na dwa ramiona, jedno ramię i na zmianę. I poziomie i pionowe ciągnięcie jest bardzo podobnie. Podstawowym ćwiczeniem na górę ciała, jeżeli chodzi o pchnięcie, to jest pompka, to jest wyciskanie. Jeżeli chodzi o ciągnięcie poziome, to jest na przykład przyciąganie sztangi czy przyciąganie ketla. Jeżeli chodzi o ciągnięcie pionowe, to jest chociażby podciąganie. Żeby to sobie jeszcze bardziej przyswoić, pokażę Wam film na temat właśnie górnej części ciała i zaczynamy od ruchu, który jest wypychaniem, czyli jest pchaniem dla górnej części ciała w horyzontalnym, nie? Czyli tutaj wypychamy przed siebie. Podstawowe ćwiczenie wypchnięcia, mogę to robić na dwie ręce, tak jak mieliście, mogę to robić jednorącz, mogę to robić na zmianę. Kolejnym ćwiczeniem, też na górę ciała pchnięcie, tylko tym razem mamy pchnięcie pionowe, czyli wertykalne. To jest zwykłe wyciskanie sztangi nad głowę. Oczywiście każde z tych ćwiczeń mogę sobie progresować, mogę sobie regresować. Mogę to robić z obciążeniem, bez obciążenia. Teraz mam kolejne ćwiczenie, tylko teraz już unilateralne, czyli na jedną stronę. Klęku jednonóż, bardzo proste ćwiczenie, angażujemy górę ciała we wzorcu pchnięcia wertykalnego, czyli pionowego. Tak jak mówiłem, mogę coś wypychać, mogę coś ciągnąć dla górnej części ciała i tak też musimy o tym myśleć, wymyślając kolejne ćwiczenia, konkretne ćwiczenia. Jeżeli mam jakiś środek treningowy, to będę mógł sobie go odpowiednio skategoryzować. Mamy wzorzec ciągnięcia dla góry ciała, ciągnięcie pionowe, wertykalne. Jeżeli nie potrafię się podciągać, mogę to robić w izometrii, mogę ściągać gumę z drążka w dół. Będę więcej tych progresji i regresji pokazywał Wam w poniedziałek. Teraz tak, żebyśmy zrozumieli, żebyśmy mogli ułożyć trening. Przyciąganie dla góry ciała, tym razem horyzontalne, czyli poziome, przyciąganie sztangi. Mogę to robić oczywiście oburącz, tak jak na załączonym obrazku w odpowiedniej pozycji. I mogę to robić ustawieniem tak zwanym gorilla row, to ćwiczenie gorilla row na zmianę z ketlami. Wydaje mi się, że ten podział jest dość zrozumiały. Horyzontalnie, wertykalnie i mogę wypychać i przyciągać coś do siebie, od siebie. OK. I mamy teraz klasyfikację wzorców ruchowych dla dolnej części ciała. Podobnie pchnięcie i ciągnięcie, pchnięcie na dwie nogi, na jedną nogę i ćwiczenia quasi jednonożne. Już Wam mówię, o co chodzi. Jeżeli chodzi o pchnięcie, to są wszystkie ćwiczenia podobne swoją specyfiką do przysiadu. Tam, gdzie trzy stawy zmieniają dość istotnie swoją specyfikę kątową, czyli staw skokowy, staw kolanowy i staw biodrowy i ćwiczenia, jeżeli chodzi o ciągnięcie, tam tak naprawdę tylko staw biodrowy zmienia dość mocno specyfikę kątową albo staw kolanowy, staw kolanowy zmienia swoją specyfikę kątową i zaraz o tym powiem więcej. Mogę coś wypychać na dwie nogi, czyli klasyczny przysiad. Mogę robić ćwiczenia quasi jednonożne, gdzie obciążenie jest w większości na jednej nodze,
na przykład przysiad w wykroku, ale tak naprawdę jestem cały czas, mam dwa punkty podparcia, czyli robię na dwóch nogach, ale obciążenie jest bardziej na jedną stronę, czyli na przykład przysiad w wykroku i ćwiczenia stricte jednonożne, czyli jakieś pistolety i tak dalej, o tym za chwilę. No i ciągnięcie, czyli akcent biodro, na przykład martwy ciąg i akcent kolano, czyli coś w stylu glute bridge'u, czy o którym za chwilę powiem więcej. I to też mogę robić na dwie nogi, mogę to robić na jedną nogę i kolano też na dwie nogi i jedną nogę. I już pokazuję też film, żebyście mogli zrozumieć, jak klasyfikuję te wzorce ruchowe. Pierwsze podstawowe, czyli ćwiczenie bilateralne, zwykły przysiad, pchnięcie dla dolnej części ciała, dwie nogi. Akurat tutaj wariacja z sztangą trzymaną z przodu, czyli front squat. Mogę to robić oczywiście z dziećmi bez ciężaru. Mogę to robić z piłką lekarską, z dziećmi też. Będziemy mówić o tym, jak pracować, jak ten trening wdrażać u dzieci. Tutaj podstawowe wzorce, żeby tylko zrozumieć, jak te ćwiczenia wyglądają. Mamy zerker squat i tutaj widzimy właśnie, że i biodro, i staw kolanowy, i staw skokowy dość wyraźnie zmienia się specyfika kątowa w tych stawach i wtedy rozpoznajemy to ćwiczenie i kategoryzujemy, klasyfikujemy to ćwiczenie jako ćwiczenie pchania. Tutaj mamy ćwiczenie quasi jednonożne, czyli widzimy, że sportowiec jest na dwóch nogach, ale tak naprawdę istotnie obciążona w 80% jest przednia kończyna, czyli to jest ćwiczenie quasi jednonożne. To jeszcze nie jest ćwiczenie na jednej nodze, ale to już jest ćwiczenie unilateralne, bardzo dobrze się sprawdza właśnie w treningu z piłkarzami. I tutaj mamy typowe ćwiczenie jednonożne pchnięcia dla górnej części ciała, tak zwany skater squat czy przysiad łyżwiarza, gdzie schodzimy w fazie ekscentrycznej w dół na jednej nodze. Bardzo ciężkie ćwiczenie, to już jest zarezerwowane dla najbardziej zaawansowanych sportowców, a musimy pamiętać o tym, że zaawansowany sportowiec pod względem motorycznym to nie zawsze jest zaawansowany sportowiec pod względem fizycznym. Tutaj mamy kolejny ruch, tym razem ciągnięcie i widzimy tutaj, że no w stawie kolanowym też specyfika kątowa się zmienia, ale nieznacznie. Tak naprawdę znaczącym stawem, gdzie mamy oś obrotu, jest staw biodrowy i to jest właśnie ruch ciągnięcia. Tutaj mamy podobnie, tylko mamy wariację z ketlem, martwy ciąg z ketlem. Oś obrotu jest w biodrze, staw kolanowy też zmienia swoje położenie, ale nie tak istotnie jak właśnie staw biodrowy i cała oś obrotu opiera się na stawie biodrowym. Można powiedzieć, że ćwiczenia pchnięcia to są ćwiczenia, gdzie pracuje cały przód, czyli taśma przednia, ćwiczenia ciągnięcia to są ćwiczenia, gdzie pracuje taśma tylna. I tutaj mamy akcent biodra. Akcent biodra. Kolejna wariacja, tutaj martwy ciąg na jednej nodze, bardzo często stosuję to z piłkarzami i tutaj też mamy akcent na biodro. Widzimy, że głównie ruch odbywa się w biodrze. Ruch ciągnięcia, jednonóż dla dołu ciała z akcentem na biodro, żeby to jeszcze zrozumieć. Okej. I jeszcze ostatni, czyli akcent na kolano. Mówiliśmy także o ciągnięciu dla dołu ciała, ale z akcentem na kolano, bo na przykład jak chcemy przepracować mięsień kulszowy, z grupy kulszowo-glonowej, nie wiem, mięsień dwugłowy popularny, no to musimy zarówno zapewnić mu ćwiczenie, gdzie akcent mamy na biodro, czyli na przykład martwe ciągi i ćwiczenie tego typu, gdzie mamy akcent na kolano, ze względu na to, że mięsień dwugłowy uda, żeby został przepracowany w optymalny sposób, musi być
musi być zarówno przepracowany we wzorcu ciągnięcia na, z akcentem na kolano, jak i z akcentem na biodro. OK. I teraz, co jeszcze możemy wrzucić do treningu siłowego? Możemy wrzucić ten popularny core, tylko core, nasz rdzeń, to nie jest tylko nasz brzuch, czyli to nie jest tylko kratka na brzuchu, ale musimy pomyśleć o tym całościowo. I Mike Robertson, jeden z moich mentorów, jeżeli chodzi o trening siłowy, trening motoryczny, ogólnie powiedział, że powinniśmy myśleć o swoim core jako kutełku. Przepona jako wieczko, czyli to, co się dzieje na górze, mięśnie dna miednicy jako spód pudełka, mięśnie brzucha jako przednia ściana, mięśnie grzbietu jako ściana tylna, czworobotny czyny lędźwi i mięśnie skośnie jako ściany boczne. Czyli to dość mocno rozbudowuje to nasze myślenie o core, o naszym rdzeniu, jako tylko i wyłącznie mięśniach brzucha. Jakie są funkcje core? Przede wszystkim funkcja core, dlatego też odrzucam to myślenie takie klasyczne na temat klasycznych brzuchów i tego, że to jest koniec treningu core, ponieważ nasz rdzeń ma zapobiegać niepożądanym ruchom kręgosłupa. I to się ma przede wszystkim do tego, żeby nie tracić energii przy zmianie kierunku, przy zatrzymaniu, żeby dobrze absorbować energię, a także generować energię w ruchach przeciwstawnych. Transfer energii z kończyn dolnych do kończyn górnych i z kończyn górnych do kończyn dolnych. To jest właśnie cała funkcja core i żeby optymalnie rozwijać naszego sportowca, też musimy się tym treningiem core zająć. Mówiliśmy o tym, że musimy na sportowca popatrzeć holistycznie, całościowo, ale poszczególne segmenty naszego ciała muszą być albo mobilne, albo stabilne i to nam bardzo dużo informacji w kontekście właśnie programowania treningowego daje. Odcinek szyjny rzecz jasna musi być stabilny i tą stabilizację musimy mu zapewnić. Obręcz barkowa musi być zarówno mobilna, jak i stabilna. Odcinek piersiowy kręgosłupa, tutaj musimy wykazywać się odpowiednią mobilnością. Odcinek lędźwiowy kręgosłupa musi być za to stabilny. Nasz staw biodrowy musi się wykazywać odpowiednią mobilnością, kolano rzecz jasna musi być stabilne, staw skokowy musi być mobilny i stopa musi być stabilna. I o tej stopie nie mówimy za często w kontekście programowania treningu core, a ta stopa też jest bardzo ważna, ja o tej stopie powiem więcej w poniedziałek. Podział treningu core, jeśli chodzi o płaszczyzny. Mówiliśmy o tych płaszczyznach przed chwilą i w tych płaszczyznach będziemy się obracać. Czyli płaszczyzna strzałkowa, przypominam, mam dwie ściany obok siebie. I tutaj nasz core musi zapobiegać i nie dopuścić do przeprostu i zgięcia się kręgosłupa. W płaszczyźnie czołowej, czyli jak mam ścianę z przodu i ścianę z tyłu, ma nie dopuścić do tego, żeby mój kręgosłup zginał się w prawo i w lewo. I w płaszczyźnie poprzecznej ma nie dopuścić do tego, żeby mój kręgosłup się nadmiernie rotował. Pamiętajmy, nasz core musi generować energię, musi przenosić energię zarówno z dołu do góry, jak i z dołu, jak i z góry do dołu. I mamy krótki film na temat tych trzech płaszczyzn strzałkowej, czołowej i poprzecznej. Pierwsze ćwiczenie, zwykły misiek, który możecie zastosować z dziećmi i tutaj musimy, pracujemy w płaszczyźnie strzałkowym, mamy antyzgięcie i antyprzeprost, nie pozwalamy, nasz core ma za zadanie nie pozwolić ani się zgiąć, ani przeprostować kręgosłupowi. Mamy tutaj płaszczyznę czołową, czyli nasz core ma zapobiegać temu, żeby nasz kręgosłup zginął się w lewą bądź w prawą stronę i takie podstawowe ćwiczenie to spacer farmera. I kolejne ćwiczenie, które ma w płaszczyźnie poprzecznej zapobiegać rotowaniu się kręgosłupa, czyli palów press, bardzo często spotykane w treningu siłowym, do którego też jak najbardziej wykonywania zachęcam. OK. Myślę, że podstawowy pogląd mamy. Są podstawowe ćwiczenia. Kiedy wdrażać pracę nad core? W przygotowaniu ruchowym, czyli w naszej popularnej rozgrzewce jako forma aktywacji mięśni
korpusu. Możemy także ją wdrażać w bloku siłowym jako uzupełnienie serii łączonych, ale to więcej o tych seriach łączonych za chwilę. I w końcówce, w końcowej fazie treningu, gdzie kształtujemy tak zwany core endurance, czyli wytrzymałość naszego rdzenia. Jeśli mamy dwa treningi w tygodniu, możemy zaplanować to tak, że pracujemy w płaszczyźnie strzałkowym w pierwszy dzień nad antyprzeprostem i antyzgięciem. W dniu drugim pracujemy nad płaszczyzną czołową i płaszczyzną poprzeczną, antyzgięcie boczne i antyrotacja. Jak mamy trzy treningi w tygodniu, mamy większe pole do popisu, w jeden dzień pracujemy nad płaszczyzną strzałkową, gdzie mamy antyprzeprost i antyzgięcie. W drugi dzień pracujemy nad antyzgięciem bocznym w płaszczyźnie czołowej i trzeci dzień zajmujemy się antyrotacją w płaszczyźnie poprzecznej. Wydaje mi się, że to dość jasne. I teraz schemat jednostki treningowej, czyli jak ta jednostka treningowa powinna wyglądać i gdzie ma mieścić się siła. Przygotowanie ruchowe, czyli podstawowa praca zarówno nad pozycją podstawową, nad oddechem, nad rolowaniem, nad mobilnością. Zazwyczaj to przygotowanie ruchowe jest zepchnięte na zawodników. Czyli jak macie zawodników, czy bez względu na to, jakim poziomie zaawansowania, to najprawdopodobniej oni będą się rolowali, będą pracowali nad mobilką, mogą to robić przed treningiem, nawet nie muszą ruszać tego waszego cennego czasu treningowego, jeśli chodzi o to przygotowanie ruchowe. To jest ta praca na rolowanie, mobilność, stabilizacja, no i też specyficzne wzorce ruchowe i tak dalej, i tak dalej. Więcej o tym będziemy mówić w poniedziałek. Co do zasady, to jest taka ta klasyczna rozgrzewka, chociaż ja nie lubię tego słowa rozgrzewka, ale to jest ta klasyczna taka, bym powiedział, może ta rozgrzewka kojarzy się z WF-em, ale to jest, załóżmy, że to dobre stwierdzenie. Potem robimy wszystko, co jest związane ze sprawnością naszego układu nerwowego i gdzie ten układ nerwowy w dobrej sprawności potrzebujemy, czyli szybkość, później moc i siła w naszym treningu. To jest bardzo podstawowy schemat jednostki treningowej, tam gdzie siła nie jest jako jedyna zdolność kształtowana, tylko też pracujemy nad innymi zdolnościami. I teraz tak. Jeśli chcemy już ułożyć stricte jednostkę treningową, to możemy wyróżnić cztery typy ćwiczeń, czyli ćwiczenia A, ćwiczenia B, ćwiczenia C i ćwiczenia D. I teraz o co w tym naszym podziale chodzi? Ćwiczenia A to są te ćwiczenia najważniejsze, można to uprościć do tego. Najważniejsze, na których najbardziej nam zależy, które jakbyśmy mieli wybrać jedno ćwiczenie, to jest najbardziej obciążające, najbardziej intensywne dla naszego zawodnika, najbardziej wymagające z punktu widzenia neurologicznego. To ćwiczenia typu A. Ćwiczenia typu B to są ćwiczenia akcesoryjne, dodatkowe. To są często ćwiczenia unilateralne, które są antagonistyczne względem ćwiczenia głównego. Czyli na przykład jak robimy w ćwiczeniu A przysiad, gdzie przysiad jest wzorcem pchania dla dolnej części ciała, to na przykład w ćwiczeniu typu B robimy coś dla góry ciała albo na przykład ciągnięcie dla dołu ciała. Ćwiczenia typu C to są ćwiczenia zazwyczaj takie naprawcze, korekcyjne, izolowane, które skupiają się u zawodnika nad jakąś konkretną jego dysfunkcją. I ćwiczenia typu D stosowane tylko z osobami, które mają bardzo dobrą zdolność do regeneracji i jeśli się na nie decydujemy, to one mają taki sam charakter jak ćwiczenia typu C, czyli to są zazwyczaj ćwiczenia naprawcze. Czyli mamy już pogląd, jaki jest typ i rola poszczególnych ćwiczeń. Możemy sobie przykłady tych ćwiczeń przyporządkować. Ćwiczenia typu A, B, C, D i na przykład ćwiczenia A to są olimpijskie podnoszenie ciężarów, czy jakieś rwania, zarzuty, w zależności od tego, z kim pracujemy. Przysiady, martwy ciąg, wyciskanie sztangi leżąc, podciąganie, jakieś wielostawowe ruchy, najbardziej obciążające z punktu widzenia neurologicznego. Ćwiczenia typu B to są przysiady w wykroku, przysiady jednonóż, martwe ciągi jednonóż, wyciskanie półsztangi w klęku, wiosłowanie i tak dalej. Ćwiczenia typu C to są jakieś kopenhaskie przychodzenia, które wam pokazywałem wcześniej. To są ćwiczenia korekcyjne, to są ćwiczenia niezbyt obciążające, które mają cel naprawczy.
I ćwiczenia D to są ćwiczenia takie podobne jak z grupy C, ale stosowane tylko i wyłącznie dla, z osobami, które mają dużą zdolność do regeneracji. I teraz ułożymy sobie przykładowy trening według tego, co powiedzieliśmy wcześniej. Działamy, żeby zapewnić odpowiednią gęstość treningową, działamy na zasadzie bloków, czyli mamy blok A, gdzie są ćwiczenia z grupy A, mamy blok B, gdzie mamy dwa ćwiczenia i te dwa ćwiczenia następują bezpośrednio po sobie, bez jakiejś długiej przerwy między nimi, czy na przykład, nie wiem, 60-30 sekund, albo w ogóle bez przerwy i robimy trzy serie, dopiero przechodzimy do następnego bloku, na przykład trzy serie. Potem mamy trzy ćwiczenia z bloku C, robimy trzy ćwiczenia z bloku C jedno po drugim, z krótką przerwą wypoczynkową i przechodzimy do następnej serii. I teraz ćwiczenia w grupie A oczywiście z kategorii A, ćwiczenia w B z kategorii B wybieramy i ćwiczenia z C1, C2 i C3 to są zazwyczaj kategoria B i C z tych ćwiczeń, które kategoryzowaliśmy przed chwilą. I teraz dla przykładu, jeżeli chodzi o A, najbardziej obciążające i najważniejsze ćwiczenie dla mnie dzisiaj to będzie pchanie obunóż. Wybieram sobie front squat, czyli przysiad ze sztangą z przodu. Dalej, wybieram sobie ćwiczenie, które będzie antagonistyczne do tego wyżej, czyli na przykład ciągnięcie jednonóż, wybieram sobie martwy ciąg jednonóż i ciągnięcie jednorącz, żeby przepracować sobie jeszcze górę ciała, wiosłowanie jednorącz. Dalej, wybieram sobie, robię załóżmy sobie trzy serie ćwiczenia A1, mam odpoczynek, druga seria odpoczynek, trzecia seria odpoczynek i przechodzę do ćwiczeń z grupy B. Robię martwy ciąg jednonóż, wiosłowanie jednorącz, trzy serie i przechodzę do ćwiczeń z grupy C. Mamy pchanie jednorącz, wyciskanie w kręgu jednorącz, mamy ćwiczenie typu prehab, czyli coś dla zapobiegania kontuzji, czyli na przykład kopechaskie przewodzenie, które wam powiedziałem wcześniej i mamy ćwiczenie na core, czyli na przykład spacer farmera, który też wam pokazywałem wcześniej. Wydaje mi się, że to nie potrzebuje szerszego komentarza, bo tak naprawdę, jeżeli mamy odpowiednią kategoryzację ćwiczeń złapane, klasyfikację ćwiczeń, o których mówiłem wcześniej, wiemy, jak dzielić na wzorce, pchanie obunóż, ciągnięcie dla góry, dla dołu ciała, to jesteśmy w stanie do tego gotowego schematu wkleić odpowiednią jednostkę treningową, biorąc pod uwagę kategorie ćwiczeń, które przedstawiłem wam przed chwilą. I teraz w obrębie tych jednostek treningowych mogę kształtować siłę maksymalną, mogę kształtować hipertrofię, mogę kształtować wytrzymałość siłową i oczywiście, jak w każdym treningu, trening działa na prostej zasadzie, czyli daję odpowiedni bodziec treningowy dla mojego zawodnika, ten bodziec treningowy wywala go, w cudzysłowie oczywiście, z homeostazy i nasz organizm podejmuje działanie naprawcze, przez chwilę jest słabszy, ale jeżeli ten wzorzec jest optymalny, regeneracja jest optymalna, to za chwilę nasz zawodnik, w cudzysłowie oczywiście, wraca silniejszy, adaptuje się do tego wysiłku i my z odpowiedniego, lepszego poziomu startujemy. I teraz, jeżeli zastosuję odpowiedni bodziec, to ten bodziec działa na mój układ nerwowy i działa także na ogólnie na mój metabolizm. I teraz jeśli chodzi o siłę maksymalną, gdzie podnoszę na przykład dwa razy coś bardzo ciężkiego, no to to jest bardzo obciążające dla mojego układu nerwowego, ale ze względu na krótki czas trwania, bo tylko dwa razy na przykład coś podnoszę, czy trzy, czy pięć, no to zmiany metaboliczne na poziomie mięśniowym nie są duże. Nie jestem jakoś mega bardzo zmęczony, ale mój układ nerwowy jest mocno zmęczony. I przykładowe schematy dla takiej siły maksymalnej to jest na przykład 3 razy 3, czyli 3 serie po 3 powtórzenia, czy 5 serii po 2 powtórzenia. I przerwa wypoczynkowa tutaj wynosi nawet 5 minut. Jeżeli chodzi o hipertrofię, czyli rozrost, który jest bardzo ważny w perspektywie sportowców, o tym powiem więcej w poniedziałek, no to tutaj mamy tak pół na pół układ nerwowy i zmiany metaboliczne, obciążony układ nerwowy i nasz metabolizm i przykładowe schematy to 3 serie po 8 powtórzeń i 4 serie po 6 powtórzeń, a przerwa wypoczynkowa to po 2-3 minuty i wytrzymałość siłowa, układ nerwowy
ten bodziec nie jest jakoś mega miażdżący dla naszego układu nerwowego, ale zmiany metaboliczne już zachodzą. Po kilka powtórzeń tutaj będę musiał strzelić. Przykładowe schematy to 3 serie po 20 powtórzeń, czy 4 serie po 15 powtórzeń. Przerwa wypoczynkowa trwa około 1-2 minuty. Zaplanowaliśmy sobie konkretną jednostkę treningową. Wiemy, jakie są takie podstawowe schematy, bo więcej o konkretnych, takich bardziej zaawansowanych metodach będziemy mówić więcej w poniedziałek, ale co do zasady te podstawowe schematy przykładowe z przerwami wypoczynkowymi zostały już omówione. I teraz co mogę zrobić, jak mogę to zaplanować, jeżeli mam do dyspozycji dwa treningi tylko przeznaczone na trening siłowy. Wariant 1, dzielę sobie to na górę ciała i na dół ciała, najprostszy podział i na treningu wtorkowym będę przepracowywał tylko wzorce ruchowe dla góry ciała i na treningu czwartkowym będę przepracowywał tylko wzorce dla dołu ciała. Wariant drugi, dwa treningi w tygodniu, będę robił całe ciało we wtorek i całe ciało w czwartek, z tym, że we wtorek będę skupiał się na zdolnościach siłowo-szybkościowych, a w czwartek będę skupiał się na zdolnościach szybkościowo-siłowych. I wariant premium, trzy treningi, zazwyczaj jako trenerzy przygotowania motorycznego takich wariantów nie mamy, ale załóżmy, że mamy trzy treningi w tygodniu, no to w poniedziałek będę pracował nad całym ciałem, nad ekscentryką, nad skurczem ekscentrycznym głównie, w środę będę pracował nad izometrią i w piątek całe ciało również, ale będę skupiał się na skurczu koncentrycznym. To jest oczywiście wariant, w zależności od tego, w jakim okresie jesteśmy, czy to jest okres startowy, czy to jest okres przygotowawczy, no to będziemy tutaj nad takimi wariantami pracować. I trzy treningi w tygodniu, wariant drugi, poniedziałek góra ciała, środa dół ciała i piątek całe ciało zdolności szybkościowo-siłowe. Oczywiście to wszystko zależy od tego, z kim pracuję, czy to jest poziom profesjonalny, czy to jest poziom amatorski, czy są dzieci, czy są dorośli, bo jeżeli chodzi o dzieci, będę to programował troszkę inny sposób. No ale to jest na szerszą dyskusję i powtórzę się po raz kolejny, ale muszę to powiedzieć więcej o treningu dzieci, jeżeli chodzi o trening siłowy, będę mówił właśnie w poniedziałek. Myślę, że na dzisiaj to już wystarczy, bo i tak przeholowałem czas i pewnie zaraz Przemek mnie zruga i Paweł za to, że zaplanowaliśmy ten live na troszkę mniejszy czas, ale wydaje mi się, że to, co mogłem przekazać w tak krótkim czasie na temat programowania treningu siłowego, w jaki sposób udało mi się zrobić. Jeszcze raz bardzo dziękuję. W żaden sposób nie mam zamiaru tutaj ciebie rugać, Mateusz. Tutaj ja zawsze mówię, że około godziny możemy sobie wycyrklować, liczymy zawsze na pytania, bo pewnie te pytania się pojawią i te pytania, jeżeli macie ochotę zadać, no to śmiało, to jest ten moment. Chociaż Mateusz tak przejrzyście tutaj ustrukturyzował to wszystko i tak to wszystko pokazał, że mam wrażenie, że już z gotowymi treningami możecie zakończyć tego live'a. Natomiast no ja tutaj w imieniu wszystkich słuchaczy no muszę ci podziękować za to, że jesteś z nami. Wiem, że sezon w pełni, że dużo pracy na głowie, natomiast zawsze korzystając z okazji, że Szkoła Trenerów Online funkcjonuje, zapraszamy też na taki ogólny, otwarty live prelegenta po to, żeby pokazał też coś wartościowego i myślę, że dzisiaj tutaj było na pewno wartościowo. Nie wiem, czy Mateusza pamiętacie z naszego podcastu, bo on był, ale był bardzo dawno, dawno, dawno temu. Mateusz tutaj jako Elite Training Academy był z nami na pewno ze 150 odcinków temu, ale możecie ten podcast oczywiście nadrobić, jeżeli macie ochotę i wpiszecie nazwisko Mateusza i nazwę naszego podcastu w Google, to na pewno szybko na to traficie. A w jednym z ostatnich podcastów wspominał o tobie trener Wojciech Łobodziński, z którym awansowaliście w zeszłym roku do Ekstraklasy. Tak jak wspominałem, Mateusz pracuje w Miedzi Legnica przy pierwszym zespole jako trener przygotowania motorycznego. No i moje pytanie do ciebie, bo trener Łobodziński mówił, że ty stworzyłeś swoją aplikację, więc ja jeszcze podpytam cię, o co tutaj z tą aplikacją chodzi? Tak, to jest aplikacja do
do programowania właśnie treningu zdalnego dla zawodników. Głównie na początek założenie było takie, żeby dla zawodników, z których pracowaliśmy indywidualnie, żeby zawodnicy mieli pracę dodatkową, czyli jeżeli to jest, nie wiem, jakieś rozciąganie, mobilizacja, aktywizacja, to żeby po prostu mieli w tej aplikacji. Teraz korzystam z tej aplikacji na przykład w pracy w Miedzi Legnica, gdzie zawodnicy mają przed każdym treningiem w aplikacji. W niektórych klubach zabrania się używania telefonów, a u nas te telefony muszą być, bo każdy ma swój program treningowy. Oczywiście mogą skorzystać z mojej pomocy, ale mają także takie specjalne programy rozpisane, gdzie no, nie liczy się to do obciążenia treningowego. To też takie założenie jest. Czyli mają, nie musimy iść wcześniej na boisko i kolejnie, nie wiem, rolować się na boisku, tylko każdy z nich pod swoją dysfunkcję ruchową, bo wiadomo, w zawodowym sporcie, ale nie tylko w zawodowym sporcie, te dysfunkcje ruchowe są. Każdy ma rozpisany swój program treningowy i ten program treningowy realizuje we własnym zakresie przed treningiem. I ten program treningowy jest tak zindywidualizowany. Chyba ci przerwałem, przepraszam. Tak, bo jeszcze jedna myśl mi wpadła. Bardzo fajna rzecz, gdzie jest ten martwy okres na przykład pomiędzy sezonami i zawodnicy mają wolne, ale realizują rozpiski. To wtedy też to jest super, super sprawa, żeby w tej aplikacji, ja mam feedback bezpośrednio, a też zawodnicy wiedzą co i jak, bo tak naprawdę mamy tam bodajże 300 ćwiczeń, taką bazę, gdzie z tego jestem w stanie zaprogramować każdy dosłownie trening. Ja jeszcze dodam, że tutaj programowanie tych i zindywidualizowanych treningów to będzie też jedna z głównych części naszego szkolenia w poniedziałek, bo będziemy chcieli, żebyście dopasowali to, co zaproponuje Mateusz jako przykłady do swojej drużyny i myślę, że nauczycie się przez te 10 godzin z Mateuszem w poniedziałek właśnie jak to robić. Widzę, że Paweł już tutaj wrzucił informację, że 37 odcinek to był z trenerem Sionkowskim. Ekstratrener.pl / 037, tam jest właśnie ten podcast, o którym wspominałem. No a trening motoryczny w ujęciu praktycznym i zindywidualizowanym 20 marca u nas w Szkole Trenerów Online. Kilka takich odpowiedzi na pytania, które najczęściej zadajecie. Zapisy do niedzieli, jak zawsze, do północy. Zapisy na ekstratrener.pl /sklep, jak zwykle. Jak zwykle wszyscy zapisani otrzymują dostęp nie tylko na żywo przez cały poniedziałek, bo tam będziemy przez 10 godzin i słuchać Mateusza na wykładach, i zadawać mu pytania, i rozmawiać z nim w ramach sesji Q&A, ale też pracować warsztatowo. Natomiast jeżeli kogoś live nie będzie, no to przez 30 dni każda osoba, która na tym szkoleniu się pojawia, na to szkolenie zakupi bilet, przez te 30 dni dostęp do wszystkich materiałów będzie miała, będzie mogła sobie gdzieś tam coś posklinować, coś tam przepisać do notatek, tak żeby, no żeby to na trwałe zagościło w waszych zespołach, bo no tutaj często mówi się o treningu motorycznym, że można tam też zrealizować część rzeczy w grach, prawda, i tak dalej, ale wy, z tego co wiem, w Miedzi robiliście to przed zajęciami, nie wychodząc na boisko, ty miałeś swój czas i potem miałeś wolno, tak rozumiem. Znaczy, ja jeszcze jestem odpowiedzialny za monitorowanie tego, co się dzieje live na treningu, to znaczy tego, co sobie założymy przed treningiem, zaplanowane ćwiczenia, więc jak wychodzimy na boisko, to muszę być oczywiście i monitorować to, co się dzieje na bieżąco, ale ja mam takie podejście, bo mówisz, że niektórzy właśnie część rzeczy, wszystko chcą robić w grach. I tak jak powiedziałem tutaj przy okazji tego live, zawsze ekstrema to jest coś, co jest najgorsze, co może być, czyli zarówno ci, którzy mówią, że w siłowni możesz zrobić wszystko, jak i ci, którzy mówią, że na boisku możesz zrobić wszystko, dlatego ja będę chciał pokazać to połączenie, że jak nauka pokazuje, najlepiej być gdzieś po środku i najlepiej wybrać swoją drogę, ale co do zasady, my przed treningiem w Miedzi robimy dość dużo i tak samo robiliśmy w pierwszej lidze, teraz w Ekstraklasie robimy bardzo, bardzo podobnie. Po to, żeby się jak najbardziej optymalnie przygotować do treningu. No tak, no przede wszystkim kwestia prewencji, myślę, tu jest szalenie istotna i to jest coś, co na pewno trzeba gdzieś tam uzupełniać, ale nie tylko w Ekstraklasie, nie tylko w pierwszej lidze, nie tylko na poziomie seniorskim. Mateusz przed laty też pracował na poziomie trzeciej ligi, pracował też indywidualnie z zawodnikami i my na tym szkoleniu, bo to też było dosyć istotne, kiedy się umawialiśmy na tematykę, i też uprzedzimy trochę pytania,
dopasujemy się do Was, bo tam będą też regresje, będą progresje, będą też możliwości tego, żeby zaadaptować to do zespołu juniorów, jeżeli macie juniorów, jeżeli macie młodszych zawodników, to gdzieś tam pewnie trochę więcej ciężaru własnego, pewnie jeżeli macie dwa treningi w tygodniu, to też Mateusz jakieś tam rozwiązanie zaproponuje, jeżeli macie pięć treningów w tygodniu, no to też pewnie będzie to wyglądało inaczej, no i jak to w szkole trenerów online bywa, będą różne opcje w wykładach, ale też potem w waszych indywidualnych przypadkach będziemy w stanie się połączyć, zestawić i przegadać to już na waszych przykładach, no i też warsztatowo, bo warsztatowo, przypomnij Mateusz, nad czym będziemy pracować? Będziemy pracować przede wszystkim nad właśnie układaniem samodzielnym, układaniem tych jednostek treningowych. No i tak jeszcze uzupełniając, chciałbym przede wszystkim w tej tematyce chcieliśmy, żeby było zawarte to, co zrobić, jak kasa jest pusta, czyli co zrobić, jak mamy ograniczenia infrastrukturalne, bo z tym też się mierzyłem niejednokrotnie. I dwa, wiesz, nie zawsze jest tak, że sportowiec zawodowy, czyli sportowiec, który jest na poziomie pierwszej ligi czy ekstraklasy, to jest sportowiec zawodowy czy profesjonalny, jeżeli chodzi o trening motoryczny. Nie zawsze tak jest, bo czasami ten poziom też jest bardzo różny. I dlatego chciałbym pokazać, że z każdym można pracować siłowo i z każdym można odnosić sukcesy, tylko różnie cel sobie trzeba i poprzeczkę ustawiać, różne właśnie, tak jak powiedziałeś, progresje, regresje stosować, bo najczęściej pojawiającym się pytaniem, jeśli chodzi na przykład o trening dzieci i młodzieży, to jest kiedy zaczynać. To jest najczęściej zadawane pytanie. Nie ma tutaj złotej granicy, bo można zaczynać jak najwcześniej, tylko powinien dopasować do sportowców ten trening, bo zawodnik, nie wiem, sportowiec siedmioletni, czy tam dziecko siedmioletnie, bo to lepiej brzmi, idące na trening piłkarski, zmieniające kierunek, pokonujące swoją masę ciała, wielokrotność swojej masy ciała, lepiej będzie do tego przygotowane, jak będzie potrafiło dobry wykrok zrobić bez ciężaru czy z ciężarem, niż jak po prostu puścimy go w samopas i do tego go odpowiednio nie przygotujemy. Zachęcamy do zadawania pytań, to jest ten moment, tutaj damy sobie jeszcze chwilkę, bo może coś tam wam się urodzi i śmiało. Maja Kozłowska pyta, jak się nazywa aplikacja. O, aplikacja nazywa się CoachMate. Jeszcze raz możesz? CoachMate. CoachMate i tutaj już też Paweł czuwa, macie link w komentarzu, więc też możecie sobie... Najlepiej bezpośrednio do mnie gdzieś tam mnie znaleźć na mediach społecznościowych i ja wszystko podeślę, jak to wszystko, że tak powiem, wygląda i chętnie odpowiem na pytanie. Dobrze, słuchaj, jeżeli nie ma więcej pytań, no tak jak mówiłem, chyba rozwaliłeś tutaj, rozbiłeś bank i od A do Z przeprowadziłeś po prostu, to tak jak zapowiadaliśmy gdzieś tam w newsletterze wtorkowym, no wszystkie chyba pytania rozwiały twoje wypowiedzi podczas wykładu. Jeżeli pytań więcej nie ma, to na tym zakończymy, a ja, tak jak tutaj wspominał Mateusz, przypominam, że widzimy się 20 marca w poniedziałek w Szkole Trenerów Online, zapisy do niedzieli, więc nie przegapcie, jeśli macie ochotę tutaj się rozwinąć w tym zakresie, w tym kontekście i w tym obszarze. 30 dni dostępu do wszystkich materiałów, do wszystkich nagrań, do wszystkich środków treningowych, tych ćwiczeń poprawnie wykonywanych na prezentacjach, pokazanych i zaprezentowanych właśnie przez Mateusza, będzie dla wszystkich. A na dzisiaj jeszcze raz Mateusz, serdeczne dzięki, w żadnym wypadku nie rugam cię tutaj. Jeszcze mamy last minute komentarz od Kuby Pileckiego, że ogranicza nas wyobraźnia, nie sprzęt, wystarczy TRX, kettle czy para gum. No tak jest, Jakub, i też pokażemy chyba właśnie możliwości, jakie są właśnie w przypadku braku jakiegoś tam dużej liczby kilogramów, które możemy sobie dźwigać, prawda? Przede wszystkim, no pokażemy też, jak 25 osób, jak dla 25 osób zaprogramować trening mając jedną sztangę, czy właśnie parę ketli. No właśnie, bo to też jak rozmawialiśmy telefonicznie, wspominałeś, że trening obwodowy można chyba zastąpić czymś lepszym. Tak, tak, dokładnie. Dobra, słuchajcie.
W takim razie dobrego wieczoru. Życzę wszystkim słuchaczom, życzę Tobie, Mateusz, i widzimy się w poniedziałek. Trzymajcie się.